Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Dzisiaj przede wszystkim o piłce ręcznej. Najpierw zaczynamy od męskiej piłki ręcznej, a dokładnie od Elin Gwardii Koszalin. Będę rozmawiać z zawodnikiem tej drużyny, Bartłomiejem Korczakiem. Witam. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Raz, że już zaczęliście przygotowania do nowego sezonu, to dwa, takie generalne sprawdziany już się zaczynają tak naprawdę. Macie ze sobą udział w turnieju w Szczecinie i trzeba powiedzieć, że trzeba było troszeczkę pobiegać, powalczyć, zejść ostatecznie trzecie miejsce, ale mimo wszystko był to chyba dobry sprawdzian dla waszej drużyny. Tak, przedsezonowe granie zawsze jest specyficzne i rządzi się swoimi prawami. Nadrzędnym celem nigdy nie jest wynik, bardziej stawiamy na to, żeby przetestować nowe rozwiązania taktyczne, które wprowadza trener i też przetestować nowych zawodników, którzy dołączają do naszego zespołu. Najczęściej taka wypowiedź, że wynik nie jest najważniejszy w takim momencie, to jest wtedy, kiedy się przegrywa. Przegraliście mecz z Grunwaldem Poznań, zespołem, z którym notabene graliście w barażach. W turnieju mistrzów to tak się nazywał wyjątkowo. Przegrywacie to spotkanie, ale mimo wszystko gdzieś na pewno jakaś nauka jest z takiego meczu. Później gracie ze Świebodzinem, już jest pewne zwycięstwo. Zwycięstwa budują atmosferę. Na pewno Grunwaldowi taka wygrana nawet w turnieju przydała się po tym, jak przegrali wcześniej z wami. A z drugiej strony to wy mieliście czas i okazję do tego, żeby gdzieś potestować swoje ustawienia taktyczne. Oczywiście. Można też powiedzieć, że jesteśmy w dwóch różnych stadiach mikrocyklu przygotowań, bo my na razie skupiamy się na wytrzymałości, dużo biegamy. Trenujemy na siłowni z trenerem Andrzejem Sominką, a Poznań, z tego co wiemy, już dłuższy czas przygotowuje się szczególnie do gry z piłką. Jeżeli chodzi o waszą drużynę, to jest specyfika, jeżeli chodzi o roszady w składzie. Większość drużyn gdzieś tam pięciu odchodzi, pięciu dochodzi, gdzieś tam się wzmacnia, osłabia. U was nie. W zasadzie zmiany są kosmetyczne, tak naprawdę niezauważalne. A stabilizacja składu chyba jest siłą tej drużyny. Tak, zarząd postawił na zachowanie trzonu drużyny z poprzedniego sezonu. Wydaje mi się, że wyszli z założenia, że nie ma sensu zmieniać tego, co funkcjonuje i daje określony rezultat. Dlatego zmiany są jedynie kosmetyczne i na razie niezauważalne. No i czekamy już na sezon Ligi Centralnej. Mieliście bardzo fajny sezon, jeżeli chodzi o skrzydłowych w poprzednich rozgrywkach. Czy ty, czy pozostali gracze na pozycjach skrzydłowych na pewno byli takimi motorami napędowymi całej drużyny, jeżeli chodzi o grę ofensywną? I który by nie wszedł, to napędzał zespół jeszcze mocniej. Ktoś by powiedział, no jest jakaś rywalizacja, ktoś gra dłużej, ktoś gra krócej, ale nie, to tak nie wyglądało. Tak, no w poprzednim sezonie głównie skupiliśmy się na grze ze skrzydłowymi. Wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrze wybiegani i możemy dać dużo bramek z kontry. Takie akcje na pewno zawsze cieszą, bo są jak najmniejszym kosztem. Po prostu mieliśmy też bardzo dobre zgranie z bramkarzami, którzy ułatwiali nam te kontry. I dlatego tak to wyglądało. O to pytam, czy to będzie nasza siła w następnym sezonie? W następnym sezonie na pewno także. Będziemy stawiali na grę ze skrzydłowymi, ale szykujemy też kilka niespodzianek. Nie można powiedzieć, że nie mieliście kontaktu z zespołami z Ligi Centralnej w poprzednim roku, powiedzmy w ten sposób, bo mieliście i podczas turniejów różnego rodzaju, czy też meczów pucharowych, także gdzieś ten kontakt był. Wiecie, z czym się wiąże rywalizacja w Lidze Centralnej, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Dochodzi no transport, dalekie wyjazdy, dzień przed meczem trzeba wyjechać. To już trochę przetestowaliście podczas turnieju mistrzów, też pojechaliście wcześniej, ale mimo wszystko to trochę inna specyfika gry niż w poprzednim sezonie. Oczywiście, zdarzyło nam się przetrzeć z tymi zespołami, tak jak pan redaktor powiedział, w trakcie różnych turniejów i Pucharu Polski. Wiadomo, że liga rządzi się swoimi prawami i tutaj każdy mecz będzie już na 100%, nikt nie odpuści. A jeżeli chodzi o dalekie wyjazdy, jesteśmy na to gotowi i mentalnie, i mam nadzieję, że fizycznie. Drużyna na pewno będzie zmotywowana na te wyjazdy i damy z siebie wszystko. Zobaczmy teraz te podsumowanie turnieju w Szczecinie, wszystkie wyniki i tabela ostateczna turnieju. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Wyniki pierwszego memoriału Janusza Zalewskiego w rywalizacji półfinałowej. Elin Gwardia Koszalin przegrywa z Grunwaldem Poznań 20-29. Sandra Spa Pogoń Szczecin pokonuje TSZF Świebodzin 24-15. W rywalizacji o trzecie miejsce Gwardia wygrywa z TSZF Świebodzin 32-21. W meczu o pierwsze miejsce Pogoń Szczecin pokonała Grunwald Poznań 24-22. Ostateczna klasyfikacja turnieju. Sandra Spa, Pogoń Szczecin, pierwsze miejsce, drugie miejsce Grunwald Poznań, trzecie Elin Gwardia Koszalin i czwarte TSZF Świebodzin. Co
co do najbliższych planów, jeżeli chodzi o przygotowania, przed wami mecz towarzyski w najbliższy weekend, no powiedzmy to taki wyjątkowy mecz, no bo w zasadzie w większości przypadków gracie jakieś duże turnieje i tam tych meczów jest sporo, a później już duży turniej w Koszalinie. Tak, postawiliśmy w tym sezonie na mniejszą objętość sparingową niż w poprzednim. Zostało nam tak naprawdę jedynie wyjazd do Wągrowca na jeden mecz sparingowy i na koniec sprawdzian przed ligą, którym będzie Memoriał w Koszalinie. I tam wydaje mi się, że drużyna zaprezentuje taki obraz, jaki będziemy starali się prezentować w trakcie sezonu. No tak naprawdę tam będzie tak najbardziej wymagający sprawdzian dla was przed nowym sezonem, no ale też specyfika gry podczas Memoriału jest zupełnie inna. To jest bardzo przyjacielska atmosfera, gdzieś tam zespoły się integrują. To też nie do końca to tak wygląda, jak przeważnie z lidze, gdzie no, bije się na noże i walczy się o punkty. A tu jednak, no owszem, chce się wygrać, ale to też nie jest aż tak do końca. Jeszcze trzeba trochę zadbać o zdrowie, o to, żeby gdzieś tam kontuzja się nie przytrafiła. Tak, turniej jak co roku jest mocno obsadzony, będzie dużo grania, możliwości sprawdzenia różnych rozwiązań. Ale tak jak pan redaktor powiedział, trzeba dbać o swoje zdrowie, aby nie przytrafiła się kontuzja, która mogłaby pokrzyżować plany w sezonie. HWS będzie waszą w tej chwili halą. Zmiana zupełna dla waszej drużyny. No, duża hala, inne ściany, inne bramki. No, bramka no, rozmiarowo ta sama, ale mimo wszystko gdzieś się inaczej gra. No już jesteście po treningach w tym obiekcie, znacie ten obiekt. No ale jednak no, to troszeczkę inna chyba specyfika obiektu. Na pewno na początku było trudno przestawić się do nowych warunków, które panują na hali widowiskowo-sportowej, bo obiekt jest dużo większy, ale też zapewnia nam lepsze warunki, jeżeli chodzi o infrastrukturę i same treningi. Jeżeli kibice dopiszą, będziemy czuli się tam tak jak w domu. Tak jak państwo słyszeli, trzeba dopisać, jeżeli chodzi o mecze ligowe Gwardii we własnej hali. Dlaczego? No trzeba ją zapełnić, żeby ta atmosfera była taka sama jak w hali Gwardii. Hala Gwardia niecałe 1000 pojemności, natomiast hala widowiskowo-sportowa 3500. Żeby ta atmosfera była, to trzeba też przychodzić na mecze. Jest co oglądać. Niech państwo wierzą, że nasi szczypiorniści świetnie się spisują i na pewno emocji w ich meczach nie zabraknie. Moim państwa gościem był dzisiaj Bartłomiej Korczak, Elin Gwardia Koszalin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do piłki ręcznej żeńskiej. Młyny Stolica w Koszalinie mają za sobą kolejny turniej w okresie przygotowawczym do nowego sezonu w Superlidze. Nasz zespół wziął udział w turnieju w Elblągu. No i tu niemal ten sam zestaw drużyn, szczególnie tych czołowych, co tydzień temu w Koszalinie. No, zabrakło drużyny ukraińskiej równe, ale za to były ekipy z Kalisza i z Gdyni. Ale faworytami były zespoły z Elbląga i z Koszalina. I to się właściwie potwierdziło w całej rywalizacji, bowiem i Start, i Młyny Stoisław Koszalin wygrały swoje mecze zarówno z ekipą kaliską, jak i z ekipą trójmiejską. W ostatecznym rozrachunku mecz bezpośredni między Startem Elbląg a Młynami Stoisław Koszalin decydowały o zwycięstwie w turnieju w Elblągu i tutaj zespół elbląski wziął rewanż za porażkę w Koszalinie. Zespół elbląski wygrywa starcie 32-29 i zajmuje pierwsze miejsce. Zobaczmy podsumowanie tego, co się działo w Elblągu, czyli wszystkie wyniki i ostateczna tabela turnieju. Wyniki turnieju piłki ręcznej kobiet w Elblągu. Start pokonał SPR Gdynia 36-23. Energia Szczypiorno-Kalisz przegrywa z Młynami 27-35. Koszalnianki pokonują SPR Gdynia 39-21. Start Elbląg pokonał AWS Energia Szczypiorno-Kalisz 32-19. Kaliszanki pokonały SPR Gdynia 29-21. Start Elbląg wygrywa z Młynami Stoisław Koszalin 32-29. Ostateczna klasyfikacja. Na pierwszym miejscu Start Elbląg, na drugiej pozycji Młyny Stoisław Koszalin, na trzecim miejscu Szczypiorno-Kalisz i SPR Gdynia na miejscu czwartym. Dla przypomnienia, nasi szczypiorniści jeszcze zagrają w ten weekend w Wągrowcu. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.